Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. To ostatni weekend wakacji, nie da się tego ukryć. Program Lato w Regionach po raz ostatni w ten weekend. Będziemy Państwa zapraszać na Podkarpacie. Dziś wyjątkowe miejsce, lotnisko w Krośnie. I po raz kolejny odbywają się tutaj pokazy lotnicze. Powiedzmy, że pierwsza tego typu impreza plenerowa odbyła się w Mielcu, później pod Rzeszowskie Jasionce, a teraz podniebne akrobacje zobaczymy właśnie tutaj w Krośnie. A nawet już je możemy oglądać, bo tak naprawdę same pokazy umiejętności pilotów, którzy przylecieli tutaj do Krosna, trwają od godziny 11.30 tutaj na krośnieńskim niebie, pomimo tej, no powiedzmy, nie najlepszej zachmurzonego nieba pogody, bo jak to się mówi w tym żargonie, lotniczym, podstawa chmur dość nisko, ale nie na zbyt nisko, a więc pozwala to pilotom pokazywać swoje umiejętności. Te pokazy trwają od godziny 11.30. Powiedzmy, że te atrakcje nie tylko w powietrzu, ale także na ziemi. Także na ziemi można podziwiać niesamowite maszyny. Maszyny, które potrafią wzbić się w powietrze i także te, które właśnie tutaj w Krośnie powstają. Także takie samoloty można dziś tutaj na krośnieńskim lotnisku oglądać. A więcej o imprezie z naszymi gośćmi już teraz rozmawiamy. Imprezie, witamy, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem, bo w tej chwili odwiedziło nas już 7,5 tysiąca osób. No o tym to już powiedzą panie, które są naszymi gośćmi. Pani Katarzyna Bęben, prezes lotniska w Krośnie. Witamy bardzo serdecznie. I pani Dorota Cząstka, dyrektor Centrum Kultury Pogranicza w Krośnie. Witamy panie. No właśnie, ta impreza cieszy się ogromnym zainteresowaniem. 7,5 tysiąca osób do tej pory to sporo. Sporo, na to liczyliśmy i liczymy, że będzie jeszcze więcej. Powiedzmy, że to lotnisko ma swoją historię, bo Aeroklub liczy już 70 lat, ale lotnisko jeszcze więcej. Tak, lotnisko oczywiście powstało jeszcze przed II wojną światową i ma bardzo bogatą historię. Pani prezes, ja powiedziałem o tym, że także dziś tutaj można oglądać te maszyny, które powstają cały czas w Krośnie, bo samoloty są na Podkarpaciu produkowane, tego nie da się ukryć. Zresztą słynne hasło Dolina Lotnicza to właśnie Podkarpacie i także Krosno. I nawet bardzo blisko tego miejsca. Tak, dokładnie. Mamy tu po sąsiedzku jedną firmę, która produkuje samoloty. I dziś te samoloty także można tutaj oglądać, prawda? Tak, myślę, że tak. Pokaz zresztą w powietrzu również będzie tego samolotu. No właśnie, a te pokazy trwają od godziny 11.30. No, Grupa Żelazny, tak. Mieliśmy już ich okazję oglądać, ale także grupa Celfast, to są samoloty lokalne, tak, dokładnie lokalne nasze gwiazdy, które oczywiście cieszymy się bardzo, że latają, że promują nasze miasto, promują swoje umiejętności. Tak, to są trzech panów z Krosna. Powiedzmy o tym, co mogliśmy zobaczyć już, bo oni już prezentowali się nam dzisiaj tutaj na niebie. Tak, tak, panowie tutaj prezentowali swoje sztandarowe akrobacje, które pieczołowicie oczywiście ćwiczą na naszym lotnisku również. No myślę, że było bardzo atrakcyjnie dla widzów. Przypomnienie dawnych czasów, tak? No również. A obecnie mieć oczywiście też rekonstrukcyjne grupy, które pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa. Mieliśmy tutaj już indywidualnego solistę, który nam prezentował się. Mieliśmy samolocik, który jest repliką z II wojny światowej. Pan Cwynar, również nasz tutaj lokalny pilot. I to trzeba powiedzieć, że pan Cwynar to tak naprawdę gość z niedaleka, bo tak naprawdę kilka kilometrów, kilkanaście kilometrów tak, stąd, dokładnie. Miejscowość Stara Wieś, i to tam te samoloty powstają. Powstają, tak, pan jest dużym pasjonatem lotnictwa i cieszymy się, że mamy go tutaj niedaleko. Pani dyrektor, ale trzecie podkarpackie pokazy lotnicze tutaj w Krośnie to także okazja do tego, aby szerzej pokazać to pogranicze karpackie. Jak najbardziej tak, ale w nawiązaniu do tego, o czym pan mówił, że powstaje tu dużo samolotów, to dzisiaj naprawdę ogromna ilość samolotów z najróżniejszych materiałów plastycznych powstaje właśnie w namiocie Regionalnego Centrum Kultury Pogranicza. To są takie miniatury samolotu, ta, prawda? W wykonaniu dzieci to są i ich rodziców. Najważniejsi młodzi artyści, którzy nie tylko właśnie artystycznie, ale drodzy państwo, tam konstruktorskie też talenty już zauważyliśmy. Zresztą każda impreza, jak widać, zwłaszcza na tym dużym terenie, jakim jest lotnisko, sprzyja właśnie takim rodzinnemu spędzaniu czasu. My to obserwujemy od kilku dobrych lat i bardzo się z tego powodu cieszymy, że rodzinami całymi się przychodzi na takie imprezy. No pewnie nam tu brakuje dzisiaj pogody do tego, żeby jeszcze kocyki porozkładać. Powiem szczerze, po frekwencji patrząc, myślę, że nie. Myślę, że to jest dobra pogoda na taki ostatni weekend wakacji.
Francji. Czy ja miałam okazję zobaczyć wczoraj próby w przepięknym, słonecznym niebie, chyba 30 stopni ciepła i dzisiaj od rano w tych chmurach. No drodzy Państwo, wydaje mi się, że to chyba nawet jest dla nas atrakcyjniejsze. Mnie się osobiście wydaje, że te samoloty są jeszcze bliżej nas. No właśnie, a poza tym bardzo dużo ludzi rzeczywiście odwiedza dziś lotnisko w Krośnie i cieszymy się z tego, Pani Prezes, prawda? Cieszymy się, ale chcemy także dopytać o krośnieńskie lotnisko, bo to jest lotnisko, które ma bogatą historię, ale także ta historia, chociażby od dziś, kiedy na nowo został otwarty, tak, pas startowy, który uzyskał certyfikację. No i teraz przed lotniskiem krośnieńskim nowe możliwości się otwierają. Dokładnie tak. Wczoraj właśnie mieliśmy audyt Urzędu Lotnictwa Cywilnego i otrzymaliśmy wpis do rejestru lotnisk naszej nowej infrastruktury. I w związku z tym będziemy mogli być czynni cały rok, o różnych porach roku i pory dnia również, kiedyś też pewnie w nocy. Więc na pewno będzie dużo większe zainteresowanie naszym lotniskiem. Państwo w tej chwili widzą to, co dzieje się właśnie teraz na żywo nad lotniskiem, nad krośnieńskim lotniskiem. To akrobacja, ale wracając do tej certyfikacji, o której Pani Prezes powiedziała. Zapytajmy o znaczenie tego właśnie otwarcia pasa startowego. Czy są przewoźnicy zainteresowani, żeby uruchomić na przykład loty stąd, właśnie z Krośna? To otwiera możliwość już takiego cywilnego transportowania, tak? Też tak, pasażerów. Prowadzimy rozmowy z potencjalnymi przewoźnikami, którzy będą chcieli operować z Krosna do innych miast, ale chciałam zaznaczyć, że bardzo dużo mamy zapytań ze szkół lotniczych, które na Podkarpaciu nam nie brakuje, ale również i w Polsce nam nie brakuje. I te ośrodki pytają, czy można korzystać, na jakich zasadach można korzystać, jak długo jesteśmy czynni. I chętnie latają. Czyli ja rozumiem, że już dzisiaj takie małe samoloty pasażerskie... Właśnie, do 40 miejsc, tak? Tak, nasz pas, ponieważ ma długości 1100, do 40 miejsc przyjmuje samoloty. Jak najbardziej lotnisko krośnieńskie jest otwarte. Tak. No i niesamowite akrobacje w tej chwili, proszę Państwa, właśnie nad lotniskiem, nad krośnieńskim lotniskiem. Wspomnieliśmy o grupie żelaznej, ale także Artur Kielak dziś ma się pojawić, prawda? Tak, ma się pojawić, aczkolwiek nie wiemy do końca, czy się pojawi, ponieważ o ile jeszcze w Krośnie, to pogoda jest taka, jaka jest i nie pada. Natomiast w Polsce jest trochę gorzej i mają niektóre załogi problem z dotarciem do nas. No tak, bo żeby tutaj się pojawić, to najpierw trzeba wystartować. Dokładnie. Dolecisz tak. Dolecisz, tak. To jeszcze wróćmy do tego, co dzieje się na ziemi, bo ja rozumiem, że są warsztaty przygotowane dla dzieci, dla ich rodziców. A co będzie się działo na przykład po 1 września? Czy są jakieś warsztaty przygotowane dla najmłodszych? Jak najbardziej tak. I Państwo będziecie mieli okazję, jak będziecie na lotnisku, czy jesteście na lotnisku, również podejść i zobaczyć tych promocyjnych elementów, gdzie można zabrać ulotki. Tego, co Regionalne Centrum Kultury Pogranicza przygotowało na najbliższy czas, a już niedługo Nocne Teatralia Strachy, potem Kapitalny Festiwal właśnie Pogranicza, Galicja Blues Festival i przepiękna jesień muzyczna, tak króciutko z sonetami Szekspira śpiewanymi przez Sojkę. No właśnie, bo jeszcze troszeczkę o położeniu Krosna musimy powiedzieć, bo tak naprawdę lotnisko krośnieńskie to najdalej na południe w Polsce takie lotnisko i takie miasto właśnie na pograniczu położone. Tak jak najbardziej. I tak jak my mamy te pograniczne związki, jeśli chodzi o kulturę, tak lotnisko też rzeczywiście. Mieliśmy tutaj dzisiaj też naszych przyjaciół z zagranicy niedalekiej. Słowacja, Czechy, Węgry to te państwa, z którymi na stałe współpracujemy jakby nie tylko w kulturze, tylko na wielu różnych płaszczyznach życia społecznego. To jeszcze ja korzystając z okazji chcemy dopytać o Centrum Kultury Pogranicza też. Co takiego dzieje się? I Marcin, wróćmy jeszcze do historii, ponieważ wiem, że w archiwach znajdują się bardzo ciekawe zdjęcia, ponieważ w czasie II wojny światowej właśnie to lotnisko pełniło taką strategiczną rolę. Właśnie takie związki Regionalnego Centrum Kultury Pogranicza z lotniskiem. Znaleźliśmy takie zdjęcie, gdzie, no cóż, trzeba się do tego przyznać, przed Domem Kultury wówczas z kwiatów zostały swastyki ułożone przepięknie na przyjazd wodza obecnych, ówczesnego Adolfa Hitlera, bowiem lotnisko krośnieńskie miało dla niego bardzo strategiczne znaczenie. No przypuszczamy, że właśnie z tego powodu wysunięcia najbardziej na południe czy nawet na wschód. Czy to strategiczne znaczenie będzie podtrzymywane również współcześnie? Czy jest szansa na to, że przewoźnicy będą zainteresowani właśnie lotami stąd, z Krosna? Myślimy, że tak. Jesteśmy tak właśnie położeni, że niedaleko mamy przepiękne Bieszczady. Mamy również tutaj dużą ofertę turystyczną dla klientów, ale również biznes nam się rozrasta i biznesmeni również chcą korzystać i szybko przemieszczać się po Polsce. Powiedziała Pani biznes, powiedziała Pani
transport ten pasażerski, ale także wspominała pani prezes o szkoleniu i szkolenie pilotów już tutaj się odbywa. Lotnisko krośnieńskie to jest to lotnisko, na którym można już dziś tą licencję na ultralekkie samoloty, prawda? Tak, właściwie wszystkie kategorie możemy u nas licencji, mogą być zdobywane. Kwestia oczywiście, jaki szereg szkolenia się tego podejmie. I jakie zapotrzebowanie. A zapotrzebowanie jest olbrzymie na pilotów. A ja zapytam jeszcze o zainteresowanie terenami wokół lotniska. Czy na przykład można powiedzieć, że firmy są zainteresowane tym, żeby inwestować tutaj w okolicach, bo jest po prostu blisko? Z tego, co jest mi wiadomo, to tak, zainteresowanie strefami inwestycyjnymi, które tutaj są naokoło, jest bardzo duże i cieszą się dużą popularnością, więc liczymy, że wkrótce nam tutaj się rozwinie ta strefa i powstaną nowe miejsca i pracy, ale także może powstaną nowe jakieś samoloty. Trzeba jeszcze wspomnieć, że ta certyfikacja, którą wczoraj uzyskał pas startowy Lotniska Krośnieńskiego, to także wsparcie funduszy unijnych, prawda? Akurat nie także, cała infrastruktura Lotnisko także. Powstała z funduszy gminy miasta Krosna, więc tutaj... Ale samo lotnisko także ma i cieszy się, prawda, wsparciem i to, co dzieje się dookoła. Dookoła tak, oczywiście, że tak. Pani prezes, jeszcze tak na koniec, pokazy lotnicze dzisiaj do której? Do 17:30. Jak pogoda pozwoli? Ja myślę, że pozwoli. Te chmury się tak ustabilizowały. Samoloty, proszę Państwa, nad Krosnem cały czas latają, a więc zapraszamy. Krosno, województwo podkarpackie, najbardziej na południe wysunięte lotnisko w Polsce dziś. No co tu się dzieje? Najlepiej osobiście przyjechać i zobaczyć, a jeśli nie, to my już za moment z powrotem wracamy. To jest program Lato w regionach, a to jest ostatni weekend wakacji na antenie TVP3. Poczekaj, proszę.